Kula dla starego. Kowboje byli ogromnym gangiem dowodzonym przez starego Claytona, którego prawo coś tam. Jeśli chcesz przedłużyć kombinację, włącz tryb koncentracji, przeładuj broń i strzelaj dalej. Tak. I witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Call of Juarez. Gunslinger, tak, i pierwszy odcinek właśnie czytałam komentarze do tego odcinka i o mało mnie coś nie trafiło. No i dobrze, że ta gra jest może trochę stara. I co was to interesuje, jak i ja grywam? To jest mój kanał, ja prowadzę serię. Jak się podoba, to wiecie, co macie zostawić. Kliknąć czerwony przycisk na dole z napisem subskrybuj. W dzwoneczek kliknąć i tak dalej. I napisać komentarz, jakiś ciekawy komentarz, nie wiem. Na temat grałeś, ile tam w tą grę temu. Cię podoba, nie podoba, dobra. No ja wiem, no i co z tego? No po prostu lubię grać w gry, gram gry takie jakie mogę. Na Windowsie 7 i tyle, dobra. Nie mam Windowsa 10, ani na razie jeszcze PS5, dobra już. Będę grać takie gry, jakie mogę. Okej, widzowie? Dobra, zaczynamy rozgrywkę. That Masterson once told me it was more important to be lucky than good. And he would know. Jej! Za głośno mi ryczy? Dobra, okej, dobra. Jesteśmy tutaj, dobra, w tym kanionie, to się chyba szczelanina nie za tutaj, dobra. Nie spadłam? Dobra. Poszukiwać frajerów, amunicję dawać. Frajer, dawać mi amunicję. Odłe. And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that. 4, aby wybrać dynamit, lub naciśnij G, aby wykonać szybki rzut. Aha, naciśnij spację, aby kontynuować. Dobrze. That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunter. Frajery! All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jack. Po co ja gram tym Jackiem, czy tym całym Silasem? Dobra. Wiem, że coś granaty chyba, czy tam? Frajer. Dobra. 4, jeszcze 4. Kolikoć, lecimy. I walić was! Frajery! Zwalcie się! Uciekaj! I was done running. And the old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a wildcat. Ale mi się giera podoba. Jest kurde idealna dla mnie. Idealna kurde. Aj, dobra, i oczywiście prowadzi serię Emmy, jak nie wiecie jeszcze. To prowadzi serię. A, prywatnie nazywam się Emilia, mam 32 lata, okej? Okay, dobra? Widzowie, do cholery? No. A to jest ciekawe. Kto prowadzi serię, jak się nazywam? Dlaczego założyłam kanał na YouTubie? Bo po prostu lubiłam sobie grać w gry. Dobra. To jest jakiś kanion. O, tam to nie idzie. Ale widoki, nie? Dobra, idziemy. Czekaj, czekaj, na te wyciągać i pozbyć się tych dupków. Jeo! Ciekawe, z tych palatów tu jest. Le, ja sobie pędzę z granatem. O cholera. Który strzela do mnie? Gdzie chamie strzelasz? No, czekaj, czekaj. Czy ci mi zanim załatwię? Granatem. Ty pierdzielaj tak. Jeo, na koniec pójdzie. Zamknij japę, frajerze. Dobra, broń jakoś wyjmij.
Amanda strzela. No? Gdzie ty jesteś, dupku? O? Ta? A może ty jesteś son of a bitch, kurde? Son of fucking kurde ten bitch! Co już nie widzę? Dupku. Rajer. Where's he going? Jakie tego zadanie? Pozbądź się kobojów w drodze do starego. A to jest ten stary koleś jakiś. Yeah. Czekaj, ja się brał punkty zaraz. U chyba, nie? Dobra, ile mam tych punktów? 21 760, dobra. O Jezu, zobacz, nie mogę, jeszcze trochę. Dobra, ale giera jest po prostu idealna do zabawy, do grania. Aj, spierdzieloj, kretynie. Się chowasz, cwaniaru. Cwaniaku, kurde. Się tak chowa za tym drzewem, za tym czymś. Jesteś taki bury. Ojejo, jeszcze więcej was nie było? Tak? Gdzie tam? Nie widzę ich, czekaj, idę na następny. Get it! Zaśmiał swój get it. Get a fucking house! Wypierdzielaj. Ale get it fucking do tego. Do piekieł. Do piekieł wypierdzieloj. O, następny. Jeo! Kupciki lecą, zajebiście. Zajebiście! Piszcie w komentarzach. Dobra, nie będzie tak pisać. Wam każe. Zajebiście. O, następny. Co was, kurna? Więcej tam nie było? Co jest z tymi palantami? Więcej ich, kurna, nie wiem. Nie było tych cholernych gangów pieprzonych? Jakiś tam. Tutaj są? Ja może dawaj, weźmy tego. Ja cię brało. Taka dynamit. Dawaj, jeszcze tu będzie pojawią się frajery? Już się nie pojawi to. Dawać broń. Co jest, kurde? Będę mam iść. Będę? Oho. It was finally time for that old man to pay for his sins. Co? Co dalej? O? O! Aha, dobra, mam jakiegoś starego Claytona. I yelled out at the top of my lungs, Clanton! I'm coming for you. A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. Ja mam go because zabić. That old fool Aha. had a Gatling gun and enough bullets to last him till kingdom come. Aha. But I knew I could Dobra, not let that deter me. O, cię pierdzielę, na serio? Not if I was to find and kill Ringo. I needed to get that Weź old na szczyt wzgórza i zabij starego Claytona. No to będzie zabawa, dobra. Wiecie, jak się podobało, to wiecie, co macie zostawić, tak? Kliknąć to czerwony przycisk z boku mojego kanału, napisać komentarz, byle jaki, grałeś, nie grałeś i tak dalej. Dobra, i co z tego? Przypnę serduszko każdemu. Tak, jasne. Dobra. Idziemy pozbyć się jakiegoś starego Claytona. Gdzie on jest niby? A, wzgórzu. Ja się ciężko przycisnąć, czy to jest wzgórze? A, bo pajac nie widzi pewnie. O, wow. Stuknięty Clayton! No, strzela do nas! Ciebie to? Jak ja mam to manewrować?
to mnie to zabije zaraz. Przecież on ma te, jak to się nazywało? Snajpera chyba. Masz tam góry, nie? Gdzie ty kurna jesteś, frajerze? O, dostałam. A się zamknij, pajacu. Cię nie mogę. Przeskoczyć, biegnij! Chowaj się. Chowaj. Żyjesz? O. Żyję. To za ruska miernota! Bo mała coś ciebie nie umarłam, kurczę, synie, sukin synie. Gdzie mam potem biec? Tam? Aż tam do góry? No gdzie on jest ten tupek? Kurczę, jest, jak on wysoko jest. Jasne. Dzięki za kamienie. Bo bym nie wiedziała, że muszę za kamieniem się chować. Tam jest, tam. Słuchaj! Słuchaj! O, ty dupku! Dobra, jak chyba tam dobiegnę, to zaraz wracam do domu. That's who had come up against him in Guadalupe Canyon. Stary Clayton, o Jezus! Urodził się około roku 1816, by zginąć gwałtowno śmiercią 13 sierpnia roku 1881. Wierzy się, że stary Clayton był zaangażowany w kradzieży bydła od meksykańskich rancherów i od sprzedawania tegoż bydła w Stanach. Miał on stać na czele gangu kowbojów. Około 20-osobowej. Luźno zorganizowanej grupy bandytów, złodziei, bydła i rzezimieszków. Grupa, która w rzeczywistości wcale nie była gangiem w powszechnym rozumowaniu tego słowa. W lipcu 1879 roku kowboje, wśród których znaleźli się m.in. Johnny, Ringo, Carly, Billy, Rocios, Frank i Tommy McLaury oraz Ike i Billy Clantonowie. Synowie starego. Pod wodzą tego ostatniego dokonali egzekucji na dowódcy oddziału meksykańskich rurales, którzy nielegalnie przekroczyli granicę w pościgu za mordercami, którzy napadli wcześniej na meksykańskie rancho. Dwa lata później, w lipcu 1881 roku, ci sami kowboje dokonali masakry na 19 meksykańskich szmuglerach przewożących srebro przez zaledwie kilka tygodni. Później stary z kilkoma ludźmi spędził kradzione bydło przez Guadalupe Canyons blisko meksykańskiej granicy. O świcie dosięgła go zemsta z rąk Rurales. Później nazwano to wydarzenie masakrą w Guadalupe Canyons. Większość towarzyszących wtedy Claytonowi kowboju poległa, zaś sam stary zginął zastrzelony w trakcie przygotowania sobie śniadania, podpadając na kłodą w ognisku, na kłoda w ognisku, na którym gotował strawę. Czyli żarci inaczej, dobrze. O, żeż kurde. But it was just me. O. Co? Tam broni? Co to jest? To nie jest Clayton. Ten
Park Layton. To jest on? Jak to jest on? Ty dupku ty. Gnoju ty. Tak, to jest on. Aha, no ty. Jak to jest on? Tak, Sajoser. Co jeszcze uważaj. O jest. Co tu się od... Żebyś się jeszcze nie zdziwił. Daję, że to tam szczelasz. O, o, to już szczela. To jest ten, co za dupek. Gdzie jest ten niby Clayton zasrany? Clayton! Zasrany tchórzu! O, o. O, żeś w dupę! Jejo, dobra, granatami. Ostatni mi został? To muszę lepiej trafiać. Gdzie ten frajer? Gdzie ty tyś beznadziejna miernoto? Gdzie ta beznadziejna miernota? Nie dostał? O cholera. O ty kurwa. O nie, żyjesz. Przestrzeluj. Kamienia nie poszczelosz. No kamienia nie poszczelosz. Mam broń? O, mam, dobra. Ja za krzaka muszę brać. Ciebie za kamień. No. O Jezu, no ten frajer. Fajn. No strzelaj wtedy. Jeo! Ty stary dziadzie, ty. Ty dobra, aż tylko dwa granaty, to jest mało. Jak go wykończę, nie? Apparently one of the cowboys made it out of there alive.
told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps. And that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. Dawaj punkty, halo. Uuu, 32 zabitych, celność 17, ojojojoj, 6 ostrzałowiec, ulubiona nagroda sokoła oko, dobra, kurczę, prawda, umiejętności kontynuować. O kurde. Szelanina w tartaku, o Jezu, co to ma być? Dobra, szczelanina będzie w następnym odcinku. Dobra, ja się podoba, to oczywiście kliknij tam na dole subskrybuj, zostaw suba, napisz komentarz, łapkę w górę i dobra. I prowadzi dla was serię, dobra, już tam tutaj, dobra. I do następnego. Dobra, jeszcze chwila, obejrzymy materiał, filmik. O, deszczyk. A few weeks after that dust up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. I had tracked him and the cowboys to their hideout at a sawmill, and they were loaded for bear. Dobra, moja nowa umiejętność, która nie do czasie, co to jest? Zwiększona zwinność w trybie koncentracji. Nawet i naboi chcę. Dobra, to chcę. Okej. No i dobra, i do następnego odcinka z Call of Juarez, Gunslinger. A co, to włączyć to? Która mam gdzieś stronę? Na dół? No, na dół. Ale deszcz pada. Mamy marzec! Wow. Dobra, bye.